Mówić o Halinie Winiarskiej to dla mnie znaczy mówić o Molly Bloom. Nie dlatego, żebym nie doceniał jej innych znakomitych ról, tylko dlatego, że jak mi się wydaje, w tej roli Winiarska pokazała nam całą siebie, pokazała wszystkie możliwości swojego znakomitego aktorstwa. Powiedziałbym nawet wielkiego aktorstwa i wcale bym się nie bał posądzenia o przesadę. Jeśli Ulyssesa nazwano kiedyś i słusznie księgą wszystkich ksiąg, to rolę Molly w dokonanej przez Macieja Słomczyńskiego scenicznej wersji powieści Joyce'a, jeżeli Ulyssesa w ogóle można nazwać powieścią, więc rolę Molly można by nazwać rolą wszystkich ról. W swojej sztuce Słomczyński posługuje się wyłącznie tekstem Joyce'a, nie dodając ani jednego zdania od siebie, a tekst Ulyssesa, zwłaszcza tekst wielkiego monologu Molly, bynajmniej nie należy do łatwych. Jest to chyba jeden z najtrudniejszych tekstów, jakie kiedykolwiek wypowiadano ze sceny, niewolny przy tym od wielu miejsc ryzykownych, nawet drastycznych. Otóż Halina Winiarska, grając Molly, wszystkie te zupełnie niesłychane trudności pokonała w wielkim stylu. Potrafiła stworzyć postać bardzo żywą i przekonywującą. Po zobaczeniu jej w tej roli żaden czytelnik Ulyssesa nie będzie już mógł sobie inaczej Molly wyobrazić. Może co prawda książkową panią Bloom nieco uszlachetniła, podniosła ją na trochę wyższy poziom, ale nie przeszkodziło to w ukazaniu prawdy jej charakteru, jej osobowości. Powiedziałbym nawet, że raczej pomogło w jej zrozumieniu i zaakceptowaniu zgodnie z zamysłem Joyce'a. Winiarska zaimponowała w tej roli...